Jest to przejażdżka. Po dłuższej przerwie od zdania egzaminu, około dwumiesięcznej, pewne rzeczy sobie musimy przypomnieć, ale jest to kwestia wyłącznie rozjeżdżenia. Skręcił w lewo, bardzo ładnie zjechał do prawej i przemieszczamy się ulicą Nowodworską. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Następnie będziemy skręcać w lewo. Możemy zająć zarówno lewy, jak i prawy pas ruchu. Zdecydowanie z prawego skręcając w lewo będzie nam wygodniej. W lewo tu już zjeżdżamy do prawej strony, bo na skrzyżowaniu będziemy jechać w prawo, jak najbliżej prawej krawędzi, aby sobie zablokować ten prawoskręt, aby żaden inny uczestnik ruchu nie mógł nam wjechać w nasz tor jazdy. Mamy znak ustąp, po lewej stronie droga główna. I jedziemy prosto. Staccato, w tej chwili prędkość 70-80 km na godzinę. Bardzo dynamicznie się Darek przemieszcza. Odcinek naprawdę dobrej, prostej, fajny asfalt, można sobie pozwolić, 92 na godzinę. Tutaj już troszeczkę zwalniamy. Motocykl wyposażony jest w silnik o mocy prawie 80 koni mechanicznych, więc naprawdę jest czym pojechać, jest, można docisnąć i przy takich warunkach atmosferycznych jest naprawdę przyjemność z jazdy. Jak widzisz, można nawet w grudniu mieć przyjemność z jazdy motocyklu. Będziemy się teraz na skrzyżowanie przemieszczać prosto.